Hejka, z tej strony Elza i witam was na moim kanale. Jak wasze przygotowania do świąt? Mam nadzieję, że idą pełną parą. A dzisiaj w końcu kupię konia, z którym zwlekałam aż 2 lata. Zobaczcie, tutaj się już nam rozstawiło. O nie, nie, dzięki, nie mam czasu na to. Ja konika chcę kupić. Zobaczcie, jaka ona jest po prostu prześliczna, ona jest cudowna. To właśnie tego konia tak bardzo potrzebowałam w swojej stajni i nadal potrzebuję. Czyż ona nie jest słodka? Cóż, to nie jest malutki. Chodź do mnie, mała, pójdziemy razem do stajni. I naszą ślicznotkę nazwijmy Supergirl. I teraz tylko muszę znaleźć ten super, który jest gdzieś na dole. O, i mamy super i teraz girl. Gdzie jest moja dziewczyna, moja dziewczynka? Słuchajcie, mamy już imię i matko, jak ja się cieszę, że będziesz w końcu w mojej stajni. Dobra, uwaga, ja ochłonę troszeczkę. Mam swój prezent świąteczny! Mam małą kruszynkę, dużą kruszynkę. Jesteśmy już w naszej stajni i gdzie jest moja księżniczka? Supergirl, o matko, mam moją małą kruszynkę. Dobra, nie jest mała. Jest ona wielka. O Jezus, ależ ty jesteś przecudowna. Mam kolejnego klejzdelka i ja się bardzo, bardzo cieszę. No jest prześliczny. Dobra, nie, słuchajcie, ja muszę ze swojego konika zjąć sprzęt i wsiada na tą małą, piękną, dobra, nie małą, dużą myszkę. O. Dużą myszkę, to będzie myszka. Och jo. O matko, ale... Ona jest cudowna, jak ja kocham klejzdelki, ona jest taka piękna. Och Jezu Boże, ale żałuję, że wcześniej nie kupiłam. Dlaczego ja tak zwlekałam? Nawet nie wiem. Gwiazdko ty moja. O matko, dobra, nie. I zobaczcie, jaka ona śliczna. Boże, kocham, po prostu kocham. Jedziemy do stajni Morland i się przyjedziemy saniami do świątecznej wioski, gdzie czekają na mnie duże... Trochę męczące zakupy, bo z domu będę musiała sprzedawać te różne rzeczy, a ich jest po prostu mnóstwo. Jak już tutaj jesteśmy, to otworzymy sobie jeszcze ten prezencik. Ciekawe, co tutaj będzie. Horse XP! Ojeju, co tam jeszcze będzie? No to raczej już nie będzie cały zestaw, jaki już dostaliśmy. A dostaliśmy... Dostaliśmy torbę, czaprak i owiki ze sprzętu. Coś jeszcze będzie z tego? Już szczerze mówiąc wątpię. No dobra, słuchajcie, trzeba pojechać do magazynu i wyciągnąć z tego magazynu mnóstwo śmieciowych rzeczy do sprzedania. Czyli co? Piew będzie, kapelusz, o matko, to będzie takie przyspieszenie. Konik, co ty mi tu robisz? No już więcej rzeczy mi się nie zmieści. Będziemy musieli teraz to wszystko sprzedać. Wpierw kupimy te spodnie, kurtkę i czapraczek. I co mogę jeszcze sprzedać? 347... No myślę, że chyba będzie ok. No i dobra, mamy 10 tysięcy i kupujemy nasze spodnie. Jak one wyglądają jeszcze? One są bardzo fajne, na pewno jeszcze jakieś wykorzystam do jakiegoś zestawu fajnego. Ale sobie na razie to schowamy i będziemy sprzedawali dalej. Ile jeszcze tego będzie? Ja tutaj zaraz korzenie zapuszczę. Ta,
Tak, głupia, ja chciałam sprzedać spodnie, które przed chwilą kupiłam. Brawo! Nie no, serio, będę musiała się zawracać? Nie, dobra, to ja bym kupiła już ten czaprak teraz, jak już tak stoję. I mamy czapraczek. O proszę. I teraz znowu będziemy kupowali. A kupimy teraz w końcu już tą kurtkę, która jest po prostu cudna. A ja bardzo lubię takie kurtki, w ogóle bardzo podoba mi się krój, podoba mi się też kolory są fajne. Więc sobie kupimy kurteczkę. I teraz kurteczka. Już mamy tyle i teraz kupimy kurtkę. O, taką kurtkę Świętego Mikołaja. Mam jeszcze taką podobną bardzo, ale jeszcze chciałabym mieć tą. Kupimy sobie jeszcze te ochraniacze. I to będzie już chyba tyle z wydawania szylingów. Teraz będziemy kupowali za Starcoinsy, czyli te owiki bardzo bym chciała i jeszcze ten czapraczek, który jest bardzo ładny. Okej, jest z dziewczynami wyścig. Ciekawe, jak mi pójdzie z koniem na poziomie drugim. A gdzie dziewczyny? A, tutaj już Kajsa jest tuż za mną. A Maken to ja nie widzę. O, tam jest! Dobra, jesteśmy już tutaj przy mecie. O, o, o! Jestem pierwsza! I wyścig ubyczany. I jednak jestem druga. Dobra, słuchajcie, za co mówimy klejzdelki, bo są takie duże, masywne i mają bardzo ładne chody, wręcz przystosowane do ich masy. To by było na tyle! Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał! Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia! Pa!